Motocykle Benelli TRK 702 to świetny wybór dla podróżników i dla tych, którzy chcą jeździć trochę bliżej, powiedzmy dookoła Komina. I tu jestem. Dziękuję. Tych, którzy chcieliby kupić motocykl po to, aby... Możesz się skupić. Dziękuję. Ja wiem, że gołębie są bardzo interesujące. One też chcą kupić motocykl Benelli TRK 702. Ale ja potrzebuję tym ludziom trochę powiedzieć więcej o samych motocyklach, a nie o gołębiach. To nie jest program o gołębiach. Znowu są wakacje, to znaczy, że minął rok. Minął rok od momentu prezentacji tych dwóch modeli. Prezentacji, którą miałem przyjemność prowadzić. I zastanawiałem się wtedy, czy uda nam się ten motocykl odpowiednio wypromować, czy będzie miał sukces sprzedażowy, sukces komercyjny. Kiedy zastanawiamy się nad tym, co przemawia za sukcesem, to po roku możemy już powiedzieć, że wasze doświadczenia i to wasze wybory przeświadczają o tym, czy motocykl się przyjmie, czy się sprawdzi i czy będzie dalej się sprzedawał. Motocykl od razu uzyskał pozycję rynkową i w ostatnim kwartale 2023 roku zajmował czołowe miejsca w statystykach sprzedaży motocykli w Polsce, chociażby ze względu też na to, że enduro motocykle Adventure, które reprezentuje TRK 702 i Wixie ten bardziej, to są motocykle najlepiej sprzedające się obecnie. Pierwszy kwartał 2024 roku to również wielki sukces modelu TRK 702. Nie tylko w Polsce, bo również w Europie, ale zostańmy w Polsce. Sprzedaliśmy ponad 1000 motocykli, obu modeli łącznie, do dnia dzisiejszego. Grubo ponad 1000. To jest przejaw waszych bardzo dobrych doświadczeń, którymi dzieliliście się na forach dyskusyjnych. Te motocykle istnieją bardzo mocno w internecie, stanowiąc zarówno bardzo dobrą ofertę cenową, wyposażeniową, ofertę jakości, ofertę dostępności ze względu na rozbudowaną sieć Benelli w Polsce. TRK 702 i TRK 702 z X-em różnią się, oczywiście różnią się ceną. 32,990 to cena modelu bez X-a, cena modelu szosowego. TRK 702 z X-em kosztuje troszkę więcej, bo 34,990 zł. Jednak porównanie tych motocykli do siebie przynosi wnioski, a właściwie wniosek taki, że to nie są takie same motocykle. Napędzane są tym samym silnikiem, który generuje 70 koni i 70 Nm, dwucylindrowym, chłodzonym cieczą. Znacie to już do znudzenia. Silnik dysponuje odpowiednim stosunkiem mocy do momentu obrotowego, więc jego elastyczność jest na bardzo fajnym poziomie i wasze doświadczenia są takie, że jeździ się nim bardzo, bardzo przyjemnie. Oba modele posiadają 20-litrowe zbiorniki, a to oznacza, że zasięg tych motocykli to grubo ponad 400 km. Myślę, że prędzej ścierpną nam pośladki niż zabraknie paliwa. Czy TRK 702 jest motocyklem zwrotnym? Wydaje się, że tak. Łatwo się go przerzuca. Czy łatwo się nim zawraca? Chyba się łatwo nim zawraca. Sami ocencie. Oba motocykle prowadzone są przez zawieszenie upside down o średnicy lak 51 mm, więc robi to wrażenie. Tylne zawieszenie w X-ie ma troszkę większy skok koła na poziomie 170 kilku milimetrów. Poza różnicami optycznymi to właśnie zawieszenie jest takim punktem różnicującym motocykle pomiędzy sobą. Pierwszym punktem różnicującym, gdzie skok tylnego koła jest zasadniczo większy o 20 kilka milimetrów pomiędzy modelem szosowym a modelem X, czyli bardziej przeznaczonym do terenu. Szosowa wersja jeździ na 17-calowych obręczach i o gumieniu typowo szosowym od Pirelli. Jeśli chodzi natomiast o X-a, motocykl wyposażony jest w ogumienie również od Pirelli, natomiast bardziej offroadową, sprawdzoną oponę STR.
modelu z X-em zastosowano zaciski czterotłoczkowe z przodu, jednak są one inaczej mocowane niż w modelu szosowym. Tutaj mamy zacisk radialny. W szosie zastosowano promieniowo umocowany zacisk, trochę inny ten zacisk. Oba są produkowane przez kooperanta marki Brembo, czyli JG1. Bardzo fajna jakość, zresztą wasze doświadczenia i testy, nie tylko testy importera, ale również testy innych dziennikarzy potwierdzają, że motocykl dobrze hamuje. Jest drobna różnica w sposobie, w odczuwaniu tej siły hamowania pomiędzy modelami X w związku z tą charakterystyką enduro, bardziej charakterystyką enduro, jeśli chodzi o zawieszenie, większym kołem wskazuje, że tutaj troszkę to hamowanie jest bardziej pływające, powiedzmy. Szosowy motocykl z szosowym twardym ogumieniem zdaje się pracować, hamować precyzyjniej. Motocykle różnią się od siebie również wagą. 232 kg motocykla gotowego do jazdy i 235 kg motocykla gotowego do jazdy. Warto wspomnieć, że w przypadku obu modeli dostawcą komponentów elektronicznych do motocykli jest marka Bosch. W obu modelach możecie korzystać z wyświetlacza TFT oraz z aplikacji, która dzięki połączeniu z waszym telefonem komórkowym dostarcza wam możliwość korzystania z nawigacji podczas jazdy. Jest to aplikacja Carbit Ride i na pierwszy rok dostajecie ją całkowicie w gratisie. Zasadnicza różnica pomiędzy TRK 702 bez X-a i modelem z X-em to przeznaczenie. Mamy 21-calowe koło z przodu w X-ie, które sporo zmienia w kwestii prowadzenia motocykla w terenie. To koło obute jest oponą Pirelli Scorpion STR, więc to jest opona terenowa. Dla wersji szosowej przewidziano koło 17-calowe ze zwykłą szosową oponą, również od Pirelli. Zastosowanie tego 21-calowego koła z przodu daje kwestię tutaj nam prześwitu, który jest na poziomie 205 mm w wersji z X-em. W wersji bez X-a szosowej jest to 175 mm. Do tylnego zawieszenia możemy tutaj dodać taki komentarz, że jest to zawieszenie o skoku 173 mm na tylnej osi, co dla wersji szosowej na poziomie 154 mm też daje większe możliwości dla X-a na korzyść terenu. Wrażenia z jazdy są takie trochę, być może, że spotkałem się z takimi doświadczeniami, że X trochę podskakuje na szosie. Na pewno też jest głośniejszy ze względu na zastosowane opony, więc szosowym, nie X-em, będzie się zdecydowanie lepiej jeździło w jakieś dalsze wycieczki po szosie. Motocykl jest przyjemny, łatwy w prowadzeniu. Oczywiście oczekiwanie od niego zdolności motocykla, terenowych zdolności motocykla crossowego jest nieco niemożliwe, może przesadzone, powiedzmy. W obu modelach w kokpicie umiejscowiono gniazdo USB w dwóch standardach, więc podłączenie jakichkolwiek zewnętrznych urządzeń nie stanowi dla was żadnego problemu. Skoro siedzimy już na motocyklu, to warto powiedzieć o tym, że klamki sprzęgła oraz hamulca są regulowane, więc możecie ten motocykl dostosować do siebie pod tym kątem, a ergonomia, no właśnie, ergonomia na TRK 702 pozwala wam jeździć fajnie po asfalcie w bliższe i dalsze trasy modelem bez X-a, a w przypadku modelu z X-em możecie sobie jeździć troszkę w lekkim terenie, ale również są tacy, którzy wykorzystują ten motocykl do jazdy po szosie. W tym momencie warto wspomnieć, że wzbogaciliśmy ofertę zakupu tych motocykli również o szybę, za którą dziś zapłacicie jedynie złotówkę, tak jak za kufry, które od początku sprzedaży tego modelu w Polsce są elementem promocji. Reasumując, motocykl szosowy kupujecie dzisiaj za 32 990 zł i za symboliczne złotówki dostajecie do niego szybę od Puiga w trzech do wyboru przez was preferowanych kolorach. Przeźroczystą, przyciemnioną i ciemną. Te szyby mają wysokość turystyczną, w związku z tym przydadzą się na pewno tym, którzy
TRK przeznaczają do dalszych wycieczek. Pozycja na obu modelach zdaje się być mniej więcej taka sama, ale oczywiście mówię to z perspektywy jeźdźca o wzroście 1,91 m. Osoby o niższym wzroście, szczególnie osoby poniżej 1,80 m, mogą się czuć niekomfortowo na X-ie, ponieważ jest to wysoki motocykl. Między modelami jest różnica na poziomie około 30 mm, to zresztą wynika z prześwitu. Natomiast odległość między kanapą a podnóżkami jest taka sama. Na korzyść X-a w stosunku do szosy przemawia jego wyposażenie w podnóżek centralny w standardzie, a wersja szosowa nie posiada tego podnóżka centralnego w standardzie. Wiadomo, że smarowanie koła i obsługa napędu ogólnie jest wtedy łatwiejsza. Modele od siebie różni również waga. 232 kg na korzyść szosy, która jest lżejsza, oraz 235 kg do X-a, które to motocykle są już oczywiście gotowe do jazdy. To jest masa z paliwem. Przypominam, że w motocyklach mamy 20 litrów paliwa. Te kilka drobnych, wydawałoby się drobnych różnic, które osobno nie mają większego wpływu, jednak razem powodują, że te motocykle są trochę inne od siebie i przeznaczone trochę dla innego motocyklisty, który bardziej ukierunkowany jest w stronę szosy albo bardziej ukierunkowany jest w stronę bezdroży. Najnowsza dostawa, na którą czekamy, która przyjedzie do nas dosłownie na dniach, posiada bardzo niewielkie stylistyczne różnice. Na zbiorniku paliwa pojawił się tank pad, czyli osłona chroniąca zbiornik przed zarysowaniami. Mamy też drobne różnice w kolorystyce, jeśli chodzi o obudowę przedniego reflektora. Dynamika obu motocykli jest podobna. Mają te same silniki i skrzynie, w związku z czym wrażenia z jazdy, jakoby szosowa wersja była bardziej dynamiczna od wersji z X-em, zdają się być tylko wrażeniami. Być może przednie koło, różnica w wielkości przedniego koła, być może profil tylnej opony coś zmienia w kwestii dynamiki, ale to chyba naprawdę są bardzo detaliczne różnice.